Szok i niedowierzanie. Jasnowidz Jackowski nie zaszczepił się na koronawirusa. Nieprawdopodobna historia. No właśnie, jakie pobudki kierowały Jasnowidzem? Czy to dobrze, czy to źle? Dlaczego Jasnowidz Jackowski nie chce się zaszczepić na koronawirusa? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpagea na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, ostatnio Jasnowic Jackowski wygadał się podczas swojej relacji na żywo na swoim kanale na YouTubie, że nie zaszczepił się na koronawirusa. Jedna z internautek zapytała się jasnowidza na czacie wprost, czy jasnowidz Jackowski zaszczepił się na covid a jasnowidz powiedział, odpowiadał, że nie, nie zaszczepił się. Szokujące słowa jasnowidza. No właśnie, ja, te, ja chcę powiedzieć jakby kilka kwestii. Pierwsza sprawa to jest taka, ja na przykład zaszczepiłem się, to nie oznacza, że ja krytykuję osoby, które się nie zaszczepiły. Każdy ma wolną wolę, podejmuje decyzję jak chce. Kolejna sprawa jest taka, że znaczy jasnowidz Jackowski może to powiedzieć, nie musi, tylko trzeba pamiętać, że jasnowidz Jackowski jest osobą publiczną, wiele osób była ciekawych, czy jasnowidz się zaszczepił na COVID, czy też nie. Wielu osób Wiele osób się nie pytało, czy ja się zaszczepiłem na koronawirusa w komentarzach, czy Jasnowic Jackowski się zaszczepił. Wcześniej praktycznie Jasnowic w tym się nie zdradzał. Trzeba pamiętać, że dla wielu osób Jasnowic jest autorytetem, więc też jego zdanie jest ważne, żeby się opowiedział o tej kwestii, czy się zaszczepił, czy też nie. nie tak, żeby ktoś na przykład wziął sobie to pod uwagę, czy chce się zaszczepić, czy też nie. To nie jest powiedziane, że mają ludzie postąpić. Tak, Jasnowic, tak, każdego sytuacja jest indywidualna. Natomiast gwoli wyjaśnienia, Jasnoj mówił, że prawdopodobnie przechodził koronawirusa swego czasu, w momencie, kiedy była właśnie tam pandemia, taka, ta pandemia, bardzo się źle czuł, miał gorączkę, miał dreszcze, pod, praktycznie przylatywał mu przez całe ciało do tego stopnia, że mógł faktycznie koszulkę wykręcić i leciała z niej woda. Mówił też, że miał gorączkę, gdzie z reguły nie ma praktycznie gorączki, jak choruje, to nie ma gorączki i to była taka sytuacja dla niego dziwna, bo to była sytuacja pierwsza od lat. Mało tego, miał faktycznie tutaj te objawy, źle się czuł przez kilka dni, potem była jakaś nawet wysypka się pojawiła na, pojawiła na ciele i tak samo jego żona też zachorowała, tak? Czy ona była pierwsza, potem jasno i znowu, w każdym razie w krótkim odstępie czasu i jasnoic jackowski mówi, że prawdopodobnie był to COVID. No, oczywiście każdy inaczej choruje na COVID, tak, e, inne ma objawy, niektórzy cięż, z ciężkimi objawami trafiały do szpitali, niektórzy umierali, niektórzy lekko przechodzili, w ogóle nie, nie, nie czuli i tak dalej. Natomiast to właśnie jasnoic jackowski mówi, że prawdopodobnie miał tutaj COVID, no i teraz się nie zaszczepił, jeśli chodzi o koronawirusa, nie, tak? Jeśli chodzi właśnie o COVID. Czyli ja tak powiedziałem, ja na przykład tego nie, kryty nie, nie, nie krytykuję, nie osądzam, tak, w żaden sposób, tylko przedstawiam to, bo wiele osób tak naprawdę była ciekawa, czy Jnocja się zaszepił. Ja słyszałem taką ciekawą teorię, e, jakby mówiącą o tym, że jak ktoś jest przeciwnikiem znaczy przeciwnikiem szczepień, e, a musi się zaszepić, to powinien się zaszczepić Johnson Johnson, bo jest to jednodawkowa szczepionka, która ma ponad 60% skuteczności, więc tylko raz zostanie ukuty, nie ma tej 90% ponad skuteczności, czy jak w przypadku innych szczepionek, tylko 60 pa, pa, parę procent, więc to byłaby najlepsze rozwiązanie. No nie wiem, to, to jest taka teoria, tak, nie, ja tego nie rozpatruję w ten sposób, czy ja taka szczepionka jest lepsza, czy też gorsza. Nie, oczywiście nikt nie podważa kwestii tego, że koronawirus istnieje, funkcjonuje, że trzeba się po prostu szczepić, rząd do tego zachęca, natomiast każdy po prostu podejmuje decyzję indywidualnie. Na przykład ja jakbym nawet nie chciał się szczepić, to jest niemożliwe, tak, jest to niemożliwe z punktu widzenia techniczno-logistycznego, no nie mógłbym funkcjonować, nie mógłbym chodzić do pracy, funkcjonować po prostu w, między ludźmi, bo są te wszystkie przeciwwskazania, no chociażby kwestia tego, że nie, o, ograniczenie się chodzi o podróżowanie, czy wejście na samolot, potrzebny jest paszport covidowy i tak dalej, potrzebne to też jest w pracach, no jest to niemożliwością, tak, jest to po prostu w moim przypadku niemożliwością, żebym się nawet gdybym chciał się nie zaszczepić, to jest niemożliwe, niemożliwe. no Jasnowid Jackowski ma zupełnie inną sprawę, bo on ma działalność gospodarczą jednoosobową. E, praktycznie tutaj przyjmuje tak ludzi e, tutaj tak i nie ma żadnego szefa, więc nikt mu, nie wymusi na nim, żeby faktycznie miał szczepić, czy, te, czy, czy nie szczepić. E, może podejmować decyzje indywidualnie. E, mieszka, mieszka też w mniejszej miejscowości w Czuchowie. E, może i tam jest po prostu więcej tych osób, które są niezaszczepione. Natomiast no, zupełnie tutaj inaczej wygląda, przynajmniej w tym, gdzie ja mieszkam, jeśli chodzi o Poznań, tak? No jest to niemożliwością. E, przynajmniej jak dla mnie, tak? Jak może ktoś ma taką możliwość żeby może się nie zaszczepić a dla mnie to jest niemożliwością bez z wielu względów z wielu praktycznie względów Natomiast właśnie szokująca informacja Jasnowidza Jackowskiego. Praktycznie Jasnowidz Jackowski wygadał się, bo powiedział to odpowiadając praktycznie na pytanie z widzów, a wcześniej się y na ten temat nie wypowiadał. Nie ja chcę powiedzieć w ten sposób, ja na przykład zaszczepiłem się na COVID, nikogo do tego nie zachęcam. Jeżeli ktoś chce, to niech się zaszczepi. Natomiast ja też nie będę nikogo zachęcał, bo to jest odpowiedzialność. Potem się okaże, że za kilka lat coś tam było w tej szczepionce, albo jakiś składnik, tak? Może by tak szczepionka co do zasady była dobra, ale się okaże, że jakiś składnik, który był użyty do produkcji tej szczepionki, coś było w nim nie, nie tak i tak dalej, tak? I później co? Brać odpowiedzialność, bo ty zachęcałeś ludzi do tego, żeby się szczepić, a teraz na przykład mają jakieś objawy, albo będą się źle czuć, albo jakaś choroba będzie występować za kilka lat, albo nowotwory, albo coś, tak? Dlatego uważam, że po prostu każdy powinien podjąć decyzję indywidualnie. Ja się zaszczepiłem tak dwoma dawkami i e, tak mówię, no, nie, nie miałbym możliwości Natomiast rozumiem te osoby, które się nie zaszczepiły, tak? Co nie, o, nie oznacza, że ktoś neguje kwestię tego, że istnieje koronawirus, czy ktoś neguje kwestię skuteczności szczepionki. No, koronawirus istnieje, są bardzo niebezpieczne, są kolejne odmiany. Covidu, Delta, także Lambda. Szczepionki są bardzo skuteczne. Jest, jest to m, m, praktycznie tak szczyt nauki. Każdy z nas, większość z nas, praktycznie się szczepiła chociażby w dzieciństwie i dalej żyjemy, funkcjonujemy. Natomiast no, nie wiemy tak naprawdę, jak będziemy funkcjonować z jakich lat, Jakie będą skutki tej szczepionki z prostej przyczyny, bo te szczepionki, które przyjmowaliśmy jako dzieci, czy po prostu teraz dzieci przyjmują, bo m, tak są zmuszone do tego, żeby pewnie szczepionki przyjąć. No to one są przebadane przez. Wiele lat. A tutaj to, to szczepionka, która powstała na prędce. Są y, pewne badania kliniczne i tak dalej, ale y, tutaj nie wiemy, jakie będą tego skutki na przyszłość. No, wszystko ma swoje. Tak, odcienie, blaski i cienie. To nie jest tak, tylko że szczepionka tylko pomaga super ekstra, nie ma żadnych tutaj skutków ubocznych. Wszystko ma swoje skutki uboczne. Także tak wygląda sytuacja. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Czy Wy się na przykład szczepiliście albo nie szczepiście. Co na ten temat sądzicie? Piszcie w komentarzach. Zresztą Jasnowiec Jackowski na przykład mówi, że jesienią będzie problem, będzie tutaj taka nawet selekcja. E, segregacja, tak brzydko mówi, tutaj jeśli chodzi o ludzi na tych zaszczepionych i niezaszczepionych, będą na przykład problemy dla tych, którzy są niezaszczepieni, jeśli chodzi o dostęp do urzędu, do sklepów, że może nie będą dwa osobne wejścia, ale na przykład osoby, które są niezaszczepione, będą przyjmowane w określonych godzinach, albo na przykład będą tutaj przyjmowały przyjmowane tylko w określone dni, w tygodniu, w urzędach, albo na przykład będą przyjmowane w jednym okienku, które będzie poświęcone tylko dla osób niezaszczepionych. A reszta okienek to będzie dla osób zaszczepionych. Tak? To troszeczkę tak, jak teraz do banku się idzie, to są na dobrą sprawę dwie kolejki, a więc jedna kolejka to jest ta ogólna, gdzie ludzie pobierają numerek do banku, czy czekają w kolejce, a druga kolejka to, 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 to jest ta, gdzie faktycznie ludzie już się rejestrowali przez internet, przychodzą na konkretną umówioną godzinę. No właśnie. No, zobaczymy, czy to będzie wprowadzone, czy też nie. Tak, na przykład te poszczególne państwa wprowadzają te ograniczenia, czy na przykład ludzie nie mogą brać udziału w imprezach masowych, kulturowych, sportowych, tak, koncertach, jak nie są zaszczepieni, tak to ma miejsce we Francji, niektóre państwa nie wpuszczają, jak ktoś nie ma tego paszportu covidowego, tak samo linie lotnicze, no jest to dosyć duże utrudnienie problem. Także no ciężko dzisiaj funkcjonować. Ja na samym początku, jak były tylko szczepionki, czy jeszcze przed tymi szczepionkami, mówię, wiem, że będzie dobrowolność tych szczepionek, a na dobrą sprawę człowiek nie będzie miał wyboru, tak, bo na przykład jeśli chodzi o pracodawcę, pracodawca będzie przyjmował tylko pracowników, którzy są zaszczepieni, bo będzie na przykład mówił, że on się boi, że coś pracownicy wypadną albo zarazi kolejnych pracowników i tak dalej, tak. To tak samo jak na przykład jest praca na dziś sklepie spożywczym czy w gastronomii potrzebna jest książeczka Sanepidu. No tak samo może dzisiaj być w pracach właśnie bardzo często się z tym można spotkać, że jest niezbędny paszport covidowy albo krzywdołowy patrzą na ktoś, nie jest zaszczepiony, więc nie tak to wygląda. A muszę powiedzieć, że słyszałem taką historię od jednej znajomej. Ja tego nie byłem świadkiem osobiście, ale słyszałem tą historię znajomej. To jest dosyć ciekawa sprawa, dosyć kontrowersyjna. Ona w żaden sposób nie, nie zachęca do tego, się, żeby się szczepić. Ale ta moja znajoma miała problemy ortopedyczne. Pojawiła się w szpitalu na Sorze. Tam miała problemy chyba z koską, czy z jakimś po prostu ręką. W każdym razie była na Sorze w sprawach ortopedycznych. No wiadomo, musieli prześwietlić tam, pewnie zagipsować, ja mi i, tak dalej. I ona mówi, że na tym sorze były też jeszcze dwie osoby. E, pewna młoda dziewczyna, e, która przyszła, e, w momencie, kiedy ona się rejestrowała do, na ten sor, rejestratorka zobaczyła w systemie, że jest ona na kwarantannie. Opieprzyła tą kobietę, bo nie ma prawa praktycznie wychodzić z domu, jak w momencie, kiedy jest na kwarantannie, i przyjść osobiście, sama na SOR. To też jest ciekawa sprawa, to co ma zrobić, tak. Jeżeli na przykład zwiknie sobie rękę, to ma dzwonić po karetkę, no przecież to karetka ci nie przyjedzie, karetka przyjeżdża w stanie zagrożenia życia. Trochę dziwna sprawa jest, jak ktoś jest na przykład na kwarantannie. No i. Był pewien mężczyzna, mężczyzna, który okazało się, że nie był szczepiony na koronawirus, 40-paroletni. No i ta kobieta była na kwarantannie, miała dwa testy. Te testy były ujemne, ona się źle czuła, tam wymiotowała, miała gorączkę i tak dalej ale właśnie nie wiadomo, czy miała koronawirusa, bo wcześniej miała te testy, był, te testy były ujemne. Być może to się zbiegło z jakimś innym zatruciem pokarmowym. No i wyobraźcie sobie, że tutaj właśnie i ta kobieta, i ten mężczyzna byli później w kolejce, stali, no i ten mężczyzna od razu po prostu powiedział, że no odejdzie kilka metrów dalej, bo on się nie szczepił na koronawirusa. A, tak? A jeszcze po prostu tam ta kobieta mówiła, że nie tylko o niej jest podejrzenie, znaczy jest na tej kwarantannie, bo może mieć koronawirusa, ale też może mieć tą wersję nawet lambda, nie delta, tylko lambda. No i ten mężczyzna podobno był przerażony, tak, bo on nie był zaszczepiony. Przyszedł tutaj w jakiejś sprawie, też jakieś tam miał drobną sprawę, nie miał jakieś zagrożenie życia, ale jakąś tam drobną sprawę ortopedyczną, chirurgi chirurgiczno-ortopedyczną, tam uraz palca jakiś miał czy coś. No i on był przerażony, tak, no bo tutaj była sytuacja taka, że mógłby praktycznie zarazić się mimowolnie tym koronawirusem, gdyby na przykład ta kobieta okazała się, że jest zakażona. No, oczywiście ona miała. Maseczką, on też miał maseczkę, no ale sam fakt, tak, no, teoretycznie nie powinien, się, nie powinien się zarazić, ale sam fakt przychodzi teoretycznie z błachą sprawą jakiś tam palec wybity czy coś przychodzi do szpitala na SOR jest tutaj kolejka, stoi w tej kolejce razem z, to, z tą dziewczyną, a ta to właśnie kobieta, okazuje się, że u niej może być podejrzenie właśnie lambda, tak? No wiemy te testy, że nie zawsze one wychodzą na początku, że jest człowiek zakażony, dopiero po jakimś czasie. Zresztą ona miała takie objawy, które by świadczyły o tym, że może mieć delta albo lambda. Czyli ten mężczyzna, nie dość, że gdyby się potencjalnie zaraził, no nie wiem, jaka potem była historia, bo oni się rozeszli już potem do domów, ale gdyby on się na przykład zaraził od tej kobiety tydzień, czy później miałby objawy, to nie dość, że miałby koronawirusa, to jeszcze Miał tą wersję Lambda, czyli poszedł do szpitala, mimo wolnie mógłby się zarazić, tak, przypadkowo. No to, to jest dosyć, dosyć ciekawa sprawa. No ale to już jakby jest inna sprawa. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy się szczepiliście, czy też nie. Pozdrawiam, trzymajcie się. No i bądźcie zdrowi. Sobie, Wam oraz Jasnowidze Wiackowskiemu życzę zdrowia. Cześć.